Znasz odpowiedź, czy nie? Dobra, siadaj. Pała. Sam jesteś pała! Słucham? Coś ty powiedział? Do pani dyrektor, natychmiast! To bezczelny gówniarz tu. Co? Nie! Jak sytuacja? Mam jego IP, ale cały czas pojawia się i znika. Ty, może pada mu bateria? O, znowu jest. Co ty się tak chichrasz? Nie, już mi się przypomniał. Znowu napisał? Ale Kizo myśli, że rukola taki napój. No mam hejtera. Jest bardzo niedobry. Jest jakiś jeden katar, który łapiesz raz do roku, z tym, że nie mogę złapać hejtera. Co jest, znowu hejt? Tak, tym razem na mnie. Kajtek ma za zimną wodę w jacuzzi. No co, Miki, Kajtkowi ciepłej wody żałujesz? Sama się nie doleje. Co, znowu on? Nie, to dzwonek do furtki. O. Kto wzywał eskortę? Eskortę? Przecież ona wygląda, jakby mogła eskortować więźniów do kryminału. Kajtek takie lubi. Czekajcie, a mamy październik czy listopad? Listopad. A. No co? Mieli przesłać nowego kuratora. Najpierw księgowy, teraz kuratorka. Bogatemu to zawsze piek w oczy. Jeśli mamy kuratora i prokuratora, to czy to oznacza, że jeśli kurator stanie się pro, to awansuje na prokuratora? Ciekawe. Nie sądzicie? Alkohol, substancje odurzające? Nie, dziękuję. Jestem przytringiem. Pracuje pan gdzieś? Jestem tak zwanym freelancerem. Lancerem, to widzę, a czy free, to już ja o tym zadecyduję. Jak pan sobie radzi w życiu? No łatwo nie jest. Inflacja rośnie, koks drożeje. Słucham? Znaczy się, idzie zima. Jednak widzę, że jakimś cudem stać pana na te luksusy. No bo my to sukces. Przedstawię sprawę jasno. Coś mi tutaj śmierdzi. Od dziś będę miała pana na oku, więc lepiej, żeby był pan grzeczny. Dobrze, dobrze. Kizo, mamy hejtera. Jedziemy spuścić mu... O! Myślałem, że to Gleba. W peruce. Kto to był? Kuratorka. Ajajaj. No i jak tam? Jest 7 kilometrów stąd. Musimy się śpieszyć. Dobra. Szkoda, że Kajtek z nami nie jedzie. Niech pilnuje domu. Co jest? O co chodzi?
Będzie! No i co z nim robimy? No jak to co? Wytargamy go za ucho. Chyba mamy ogon. To ta kuratorka. Skąd wiesz? Ledwo się w furze mieści. Ty, no i co teraz? Daj mi chwilę. Muszę zadzwonić. Gdzie ja mam jechać? Jedź pod cukiernię. Jak pod cukiernię? Zaufaj mi, zaufajcie mi. Powinno się udać. Jezus Maria, co tu się dzieje? Kim pan jest? Gleba jestem. Ile bierzesz na klatę? 100 lat, 100 lat, sto lat. No prawie nam pani niespodziankę zepsuła. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale jeszcze mnie zapamiętasz. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. No właśnie, jak ty to zrobiłeś? Cuda. Gleba, zajdź do garażu i skołuj jakiś limonkowy worek. Robert, dawaj pod cukiernię. Wszystko ci wyjaśnię na miejscu. Jeszcze jedno. A kto zawinął tego hejtera? Ktoś, kto przemówił mu do rozsądku. Bawiłeś się kiedyś chowanego? Słucham? Ja się bawiłem! Kiedyś byłem w to naprawdę bardzo dobry! Tak się schowałem, że dzieciaki nie mogły mnie znaleźć przez 2 godziny. No jak myślisz? Jak to się skończyło? Wygrał pan? Przegrałem! Mogłem tam tkwić do dzisiaj. Pomyślałem sobie wtedy, ale ja jestem sprytny. Ale się schowałem. Nie mogą mnie znaleźć. I wtedy wyszedłem do nich i powiedziałem im prosto w oczy, że moja kryjówka jest o wiele lepsza od waszej. I zamierza mnie pan zakopać w tej kryjówce? Nie! Chcę ci wytłumaczyć, że takie hejtowanie innych w sieci jest kompletnie bez sensu. Potem zostaniesz z tymi komentarzami sam jak palec. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. To się więcej nie powtórzy. No i bailando! Przepraszam. Czy mógłby mnie pan odwieźć do domu? No pewnie. Dawaj. Odkąd zostałem panem Litwina, zdarza mi się go hejtować, ale nigdy w sieci, no bo umówmy się, internet już dawno zszedł na psy. A co do pani kurator, to powiem tylko... dobra, muszę wyprowadzić Litwina. Elo.